Jarosław Lewandowski, witam Państwa i zapraszam na główne wydanie zbliżeń na początek tematy dnia. Coraz więcej miejsc, w których można zrobić test na koronawirusa. Jesteśmy przygotowani na około 500 pobrań dziennie. Wydłużamy czas pracy maksymalnie tak, aby właśnie ta dostępność była jak największa. Liczba zakażeń bije kolejne rekordy. Pytania i odpowiedzi. Zmiana taka istotna, która zaistniała od 1 stycznia, a mianowicie zasady ustalania składki ubezpieczenia zdrowotnego. Urzędnicy pomogą zagubionym w Polskim Ładzie. Tam są bardzo świeże, aktualizowane materiały. Hanna Adler, córka Franca i Mariany Adlerów. Międzynarodowy Dzień Pamięci o ofiarach Holokaustu. Byli eksterminowani w obozach masowej zagłady. O tych wszystkich ofiarach staramy się właśnie dzisiaj pamiętać. Coraz więcej zachorowań na COVID-19. Dzisiaj potwierdzono w kraju ponad 57 tysięcy zakażeń koronawirusem. W regionie blisko 2,5 tysiąca. Powstaje też coraz więcej punktów wymazowych. W Kujawsko-Pomorskiem to 50 miejsc, w których możemy zrobić wymaz. To drugi w bydgoskim Fordonie punkt wymazowy. Jest czynny przez cały tydzień. W dni powszednie od godziny 9 do 18. Zrobić można tutaj test PCR w kierunku COVID-19 po otrzymaniu skierowania od lekarza. Jesteśmy przygotowani na około 500 pobrań dziennie. Oczywiście w miarę, jeżeli to zapotrzebowanie będzie wzrastało, będziemy dostawiać ilość boksów, ewentualnie i zwiększać po prostu ilość personelu. W regionie jest już 50 punktów wymazowych, w których test można zrobić bezpłatnie. W piątek otwarty zostanie kolejny w gminie Białe Błota. Uruchamiamy nowe punkty wymazowe, wydłużamy czas pracy maksymalnie tak, aby właśnie ta dostępność była jak największa. Od czwartku Ministerstwo Zdrowia dopuściło także apteki do wykonywania testów antygenowych, ale na razie w regionie tylko kilkanaście z nich zgłosiło chęć przystąpienia do programu. Farmaceuci tłumaczą, że otrzymali na przygotowania zbyt mało czasu. Musimy dostosować lokal i zreorganizować funkcjonowanie apteki. W chwili obecnej musimy rozgraniczyć strumienie pacjentów potencjalnie zakażonych i potencjalnie zdrowych. Trzeba zapewnić bezpieczeństwo osobom, które przychodzą do apteki po leki lub na szczepienie. Może takie wymazy wykonywać się po godzinach czynności apteki. Czyli wtedy, kiedy innego personelu niezaangażowanego w proces nie ma, kiedy nie ma też pacjentów, którzy przychodzą po leki. Wykaz aptek, które zgłosiły się do programu, jest na bieżąco aktualizowany na stronie pacjent.gov.pl. Nowe punkty wymazowe są potrzebne, bo lawinowo rośnie liczba osób zakażonych. W Gniewkowie organizacja takiego punktu mogła jednak trochę zaskoczyć. No mi się wydaje, że to są żarty, żeby w takiej przyczepie... Tak, czekamy na namiot. A widział pan, jak wyglądają drive-thru? No ale nie tak, ale nie tak. Okazało się, że to tymczasowe rozwiązanie, bo właściwy namiot, który stanął w Gniewkowie rano, został uszkodzony przez silny wiatr. Deszcz i wichura porwała przygotowany przez nas namiot i połamała ten namiot. Natomiast w miejsce tego postawiona została tymczasowo przyczepka, żeby panie mogły się schować i z pojazdów dalej pacjentom wymazy wykonywać, żeby nie pozostawić pacjentów na lodzie. Od piątku ponownie ma tu stanąć namiot. Krystyna Rymaszewska, TVP 3 Bydgoszcz. I kolejne informacje. Dyżury telefoniczne pracowników ZUS-u i szkolenia internetowe mogą być przydatne dla osób mających pytania dotyczące Polskiego Ładu. Zakład Ubezpieczeń Społecznych uruchomił także specjalną infolinię. Wsparcie dla przedsiębiorców przygotowała również Krajowa Administracja Skarbowa. Początek roku to dla księgowych czas rozliczeń podatkowych. W tym roku pracy jest więcej, bo od podatników spływają pytania dotyczące Polskiego Ładu. Odczuwa to także Stowarzyszenie Księgowych, do którego zgłaszają się pracownicy biur rachunkowych. Którzy nie tylko w zakresie samych wynagrodzeń, ale również w zakresie rozliczeń podatkowych mają ustalić zobowiązania podatkowe, jak również zmiana taka istotna, która zaistniała od 1 stycznia, a mianowicie zasady ustalania składki ubezpieczenia zdrowotnego. Te dwa elementy najczęściej są w sferze pytań. Stowarzyszenie Szkoli Księgowe, które następnie odpowiadają na wątpliwości swoich klientów. Poza biurem rachunkowym odpowiedzi szukać można w Krajowej Administracji Skarbowej i Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. ZUS uruchomił w tym celu specjalną infolinię. Pod numerem telefonu 22 290 55 00 dyżurują eksperci, którzy odpowiedzą na pytania dotyczące reformy. Przedsiębiorcy, ale i emeryci i renciści mogą także skorzystać z dyżurów telefonicznych.
Zachęcam do wchodzenia na stronę zus.pl. Tam są bardzo świeże, aktualizowane materiały. Tam są dostępne nagrania z webinarów. Tam są odpowiedzi na pytania. I tam też, Szanowni Państwo, możemy jakby wiedzieć się, gdzie w najbliższym czasie możemy otrzymać wsparcie. Wzrost kwoty wolnej od podatku do 30 tysięcy złotych i podniesienie progu podatkowego do 120 tysięcy złotych to tylko niektóre zmiany wprowadzone przez Polski Ład. Reforma zakłada także nowe ulgi podatkowe. Ulgi dla seniorów, ulgi dla pracujących seniorów polegające na zwolnieniu z PIT do kwoty 35 528 zł. To preferencje podatkowe dla osób pracujących za granicą. To również ulga podatkowa dla rodzin wielodzietnych. Dużo zmian dotyczy także seniorów. Zyska 94% emerytów i 98% rencistów. Polski Ład korzystnie lub neutralnie wpłynie na 8 milionów pracowników zatrudnionych na etacie. Ci wszyscy, którzy zarobią rocznie do 12,8 tysiąca złotych miesięcznie, nie stracą lub zyskają na Polskim Ładzie. W ramach Polskiego Ładu trwa także drugi nabór wniosków w ramach rządowego programu inwestycji strategicznych, w którym każda jednostka samorządu terytorialnego może złożyć 3 wnioski na łączną kwotę 100 milionów złotych. Pieniądze mogą być przeznaczone m.in. na budowę lub modernizację infrastruktury drogowej, edukacyjnej, turystycznej i kulturalnej. Monika Komisarek, TVP 3 Bydgoszcz. Policja ustala, kto oblał czerwoną farbą tablicę na ścianie budynku, w którym mieści się Biuro Posłów i Radnych Prawa i Sprawiedliwości w Bydgoszczy. Funkcjonariusze analizują m.in. zapisy z kamer monitoringu na wełnianym rynku. Jak informuje Gazeta Pomorska, do pomalowania tablicy przyznaje się strajk kobiet w Bydgoszczy. Politycy PiS mówią o politycznym chuligaństwie. Do incydentu doszło w środę wieczorem. Ktoś oblał elewację budynku czerwoną farbą i umieścił kartkę z napisem "Macie krew na rękach, zbrodniarze". Pracownicy biura o sprawie zawiadomili policję. Funkcjonariusze przyjęli od uprawnionych osób zawiadomienia, zabezpieczyli też w niezbędnym zakresie ślady oraz miejski monitoring. Natomiast teraz funkcjonariusze będą typować sprawcę lub sprawców tego zdarzenia. Zdjęcia zniszczeń pojawiły się w mediach społecznościowych na profilu strajku kobiet w Bydgoszczy. Ma to być reakcja na śmierć ciężarnej 37-latki z Częstochowy. Zdaniem ministra Łukasza Schreibera to przejaw politycznego chuligaństwa. Przed rokiem, kiedy tam dewastowano kościoły, no to takie sytuacje nie robią na wielu zbyt dużego wrażenia. Natomiast to też nie jest powód, by takim politycznym chuliganom dawać asumpt do ich dalszej aktywności. Politycy Prawa i Sprawiedliwości przekonują, że to nie pierwszy taki incydent. W ostatnim czasie dochodziło przynajmniej do kilku podobnych sytuacji i to w całym kraju. Były próby podpalenia, podłożenia bomby. No, na szczęście nie w Bydgoszczy, nie w naszym okręgu wyborczym, ale takie próby były. No, to świadczy z jednej strony o jakiejś desperacji tych ludzi, ale z drugiej strony o absolutnej nieumiejętności zachowania się w demokratycznym społeczeństwie. Współczuję nie nam parlamentarzystom, bo my w jakimś sensie tylko przywykliśmy, choć to niedobrze, ale także pracownikom naszych biur poselskich, bo oni po prostu czują się zastraszani w ten sposób. To jest bardzo groźne, abstrahując od tego, że jest po prostu zniszczenie mienia i mam nadzieję, że policja w tej sprawie będzie wyciągała słuszne konsekwencje, bo to jest po prostu przestępstwo. Policja bada nagrania z kamer monitoringu, które mają pomóc w wyjaśnieniu sprawy. Wioleta Czarnomska, TVP 3 Bydgoszcz. To jest główne wydanie zbliżeń. Zobaczmy, co jeszcze dzisiaj w programie. Ratownicy pola walki ćwiczą na toruńskim poligonie. Tożsamość w architekturze. Nowa wystawa Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy. Znamy wstępne wyniki Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań. W ciągu 10 lat ubyło Polaków. Na szczegółowe informacje o sytuacji w poszczególnych województwach będziemy musieli poczekać do kwietnia. W ciągu 10 lat liczba Polaków zmniejszyła się o ponad 300 tysięcy osób. To tak, jakby w dekadę opustoszało miasto wielkości Bydgoszczy. Mimo to eksperci uważają, że to dobry wynik. Mogła na to wpłynąć m.in. migracja.
Po raz pierwszy w historii Polski mamy dodatni bilans migracyjny i to uwzględniam tutaj przede wszystkim obywateli Polski. Czyli większa liczba Polaków wraca do naszej ojczyzny niż z niej wyjeżdża. Znacznie zmieniła się struktura ludności. Spadła liczba osób w wieku produkcyjnym, przybyło osób starszych. W ciągu dekady o prawie 2 miliony. Statystycznie co piąta osoba w Polsce jest w wieku poprodukcyjnym. Liczba mieszkań w Polsce wzrosła o prawie 13%, a budynków o ponad 800 tysięcy. Tutaj nastąpił zdecydowany postęp, jeżeli chodzi o liczbę mieszkań, budynków. Oczywiście on się kumulował w tych ostatnich latach. Obserwujemy, że to tempo wzrostu w tym zakresie rzeczywiście cały czas przyrasta. Rozumiem, że chciałoby się pan spisać. Poproszę o pana nazwisko. Zmieniła się także dominująca forma, jaka została wykorzystana podczas spisu. Większość osób zrobiła to zdalnie. Mam nadzieję, że te dane, które, tak jak powiedziałem, twarde dane statystyczne, które z tego spisu wynikają, będą nie tylko optymistyczne, ale które przede wszystkim pozwolą nam na dokonanie tej właśnie diagnozy na przyszłość. W jaki sposób działać tak, aby zapewnić Polsce jak najlepszy rozwój. W ciągu 2 lat nastąpi dokładne opracowanie wyników spisu na poziomie regionalnym, powiatowym i gminnym. O wynikach będzie informował Główny Urząd Statystyczny. Bartosz Stelmasik, TVP3 Bydgoszcz. A my mamy dla Państwa jeszcze niespodziankę związaną ze spisem ludności. To zestawy kalendarzy, które przekazał dla Państwa Urząd Statystyczny w Bydgoszczy. Szczegóły konkursu internetowego na portalu TVP3 Bydgoszcz. Sprawność, dyscyplina i czas działania są kluczowe. 19 żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej z brygad z całej Polski bierze udział w kursie na ratownika pola walki. Ćwiczenia na toruńskim poligonie potrwają do piątku. To jedna z wielu sytuacji, na jakie mogą być narażeni żołnierze na polu walki. Liczy się dyscyplina, odpowiedzialność za zespół i wiedza, jak w krytycznej sytuacji pomóc osobie rannej. Tego od kilku dni na toruńskim poligonie uczą się terytorialsi z całej Polski. Uczą się, w jaki sposób udzielać pomocy poszkodowanym na polu walki. Uczą się zachowania, wykorzystywania opatrunków wojskowych, specjalistycznego sprzętu. Przede wszystkim wszystko jest opatrzone czasem i emocjami związanymi z udzielaniem tej pomocy. Bo na prawdziwym polu walki nie ma czasu na zastanawianie się. Trzeba po prostu działać. Żołnierze to doskonale wiedzą. Wiedzą też, że to, czego doświadczają tutaj, to zaledwie ułamek tego, co może ich czekać w prawdziwym boju. Nie każdy ma pewnego rodzaju śmiałość w przełamaniu jakiegoś wstydu może przed ludzkim, często roznegliżowanym ciałem. Tutaj faktycznie rola ratownika medycznego pozwala ten stres przełamać, ale pozostają inne czynniki, które przeszkadzają. Te wszystkie dystraktory, jakimi są strzały, elementy pola walki, czyli petardy, huki. Szkolenie Combat Lifesaver to część programu kształcenia indywidualnego terytorialsów ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji medycznych. Docelowo co 6 żołnierz WOT powinien posiadać umiejętności z zakresu udzielania pomocy medycznej. Żołnierze po udrożnieniu dróg oddechowych rannemu żołnierzowi wkładają do nosa rurkę nosowo-gardłową w celu swobodnego oddychania, zwłaszcza kiedy taki ranny żołnierz jest nieprzytomny. To pierwszy z 6 planowanych w tym roku kursów na ratownika pola walki w Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej w Toruniu. Każdy z nich kończy się egzaminem. Toruń, Natalia Kurowska. Mieszkańcy 2 wsi w gminie Kcynia sprzeciwiają się planom likwidacji szkół. Uchwały w tej sprawie przegłosowała Rada Gminy. Zdaniem urzędników uczniów jest za mało, a koszty są zbyt duże. To rodziców jednak nie przekonuje. Tu jest plac zabaw, boisko, tu się spotykają rodzice, tu przychodzą mieszkańcy. Niewątpliwie placówka ta to miejsce przyjazne dzieciom, którego atmosfera jest budowana przez grono pedagogiczne, bardzo dobrze wykształcone. To fragment oświadczenia rodziców, którzy nie chcą likwidacji szkół. Spotkali się przed urzędem gminy, żeby wyrazić swój sprzeciw. Tak się dużo mówi o zdrowiu psychicznym dzieci i wpuszczając te nasze maluchy do dużej szkoły, po prostu uważam, że to jest karygodny pomysł, bo tu w ogóle nie chodzi o dobro dzieci, tylko o finanse.
Szkoła w Sipiorach ma 35 uczniów, w Rostrzębowie 57. Zdaniem samorządowców utrzymywanie placówek przy tak niewielkiej liczbie wychowanków kosztuje za dużo. Dzieci miałyby dojeżdżać do szkoły w Kcyni. Za zmianą ma też przemawiać demografia. Co roku spada nam liczba urodzeń. W 2018 roku była ta liczba urodzeń 158, a w roku 2021 liczba urodzeń wynosiła 109. Także widać, szanowni państwo, że demografia nie kłamie. Liczba dzieci się zmniejsza. Przeciw likwidacji szkół protestują nie tylko rodzice uczniów. O swój los martwią się nauczyciele. Na spotkaniu z panem burmistrzem poinformowano nas, że nie mamy liczyć na pracę, dlatego że jeżeli będzie zwiększone pensum przez ministra oświaty, to będzie bardzo trudno nauczycielom zapewnić jakąkolwiek pracę. My pracę zapewnimy, tak? Mamy dosyć dużo nadgodzin w gminie i część nauczycieli ma uprawnienia emerytalne, ale to tylko jest prawo. A jak nie będzie nadgodzin, to pewnie ustąpią miejsca koleżankom i kolegom, którzy są czynnymi nauczycielami, młodymi i którzy też będą chcieli pracować. O przyszłości uczniów zdecydowały głosowania. Za uchwałą o zamiarze likwidacji szkoły w Siporach zagłosowało 12 radnych. Jedna osoba była przeciw. 9 osób poparło uchwałę dotyczącą likwidacji szkoły w Rostrzębowie. 3 były przeciw, 1 wstrzymała się od głosu. Uchwały musi jeszcze zaopiniować kuratorium. Zmieniamy temat. 27 stycznia w rocznicę wyzwolenia obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau obchodzimy Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu. W Bydgoszczy, w miejscu, w którym stała synagoga, odczytano nazwiska mieszkańców miasta żydowskiego pochodzenia zamordowanych w czasie zagłady. Uroczystości odbyły się również we Włocławku. Hanna Adler, córka Franza i Mariany Adlerów, urodzona w 1937 roku. Przed wojną mieszkała w Bydgoszczy. Zginęła w getcie warszawskim w 1942 roku, miała 5 lat. Imiona i nazwiska przedwojennych mieszkańców Bydgoszczy ofiar nazistowskiego mordu wybrzmiały w miejscu pamięci. O tych, o których losach wiemy więcej i o tych, których nazwiska dzisiaj nie usłyszymy, a wiemy, że kiedyś chodzili po tych ulicach, byli naszymi sąsiadami. O tych wszystkich ofiarach staramy się właśnie dzisiaj pamiętać. Pierwsze aresztowanie Żydów w Bydgoszczy miało miejsce 5 i 7 września 1939 roku. Tak jak i aresztowanych Polaków, osadzono ich w koszarach, a następnie rozstrzelano. Większość spośród ponad 2000 bydgoskich Żydów trafiła do obozów zagłady. Szacuje się, że wojnę przeżyło około 150 z nich. Społeczność około 880 kilku osób znalazła się, największa bydgoskich Żydów znalazła się w warszawskim getcie, a pozostali, no tak jak wspomniałem, w kilkudziesięciu innych miejscowościach i oni byli eksterminowani w obozach masowej zagłady. By uczcić ich pamięć, przedstawiciele władz miejskich oraz instytucji kultury i nauki złożyli pod pomnikiem kamyki. Zgodnie z żydowską tradycją to symbol trwałości pamięci. W Bydgoszczy mieszkały osoby o różnych narodowościach, osoby, które ucierpiały w wyniku Holokaustu, który był systemem jakby nazistowskich niemieckich zbrodni w czasie II wojny światowej. Wielokulturowy był także Włocławek. Przed wojną Żydzi stanowili prawie 20% mieszkańców miasta. Ofiary Holokaustu upamiętnia obelisk położony na terenie zespołu szkół budowlanych. Tutaj było getto w okresie okupacji. Także historia Polski jest niezwykle skomplikowana, bo to tragiczne losy nie tylko Polaków, ale i ludności pochodzenia żydowskiego, których przecież we Włocławku i na Kujawach było bardzo wielu. Chcemy poprzez złożenie tu kwiatów i zapalenie zniczy oddać im hołd, szacunek. W Międzynarodowym Dniu Pamięci Muzeum w Treblince przekazano przedmioty należące do więźniów niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady, odnalezione podczas prac oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Dziś, drodzy państwo, przekazujemy więcej niż eksponaty, bo przekazujemy dowody nieludzkiego cierpienia, nieludzkiej śmierci, przekazujemy dowody zbrodni niemieckiej na polskich obywatelach. Bydgoszcz, Katarzyna Ormanowska.
To jeszcze o historii. Jaką rolę w powstaniu styczniowym odegrali mieszkańcy ziemi mogileńskiej? Między innymi na to pytanie próbowali odpowiedzieć uczestnicy konferencji organizowanej przez Muzeum Niepodległości w Warszawie. Wśród nich byli przedstawiciele Strzelna, Mogilna i Trzemeszna, czyli ziem, których mieszkańcy brali udział w zrywie. W wyniku pierwszego rozbioru Polski w granice Królestwa Prus trafiło m.in. Mogilno. Po latach zaborów pragnienie wolności nie zgasło. Gdy wybuchło powstanie styczniowe przeciw rosyjskiemu zaborcy, mogilnianie ruszyli z pomocą. W poszczególnych powiatach działali komisarze, których zadaniem było organizowanie i nadzór nad zbieraniem pieniędzy, przygotowaniem koni, broni i pozyskiwaniem ochotników. Ważną rolę w powstaniu styczniowym odegrało także Strzelno, które leżało zaledwie 11 kilometrów od granicy z Królestwem Polskim. Rannych powstańców opatrywano w szpitalu, który powstał w klasztorze sióstr Norbertanek. Pomoc tym patriotom, społecznikom, lekarzom nieśli mieszkańcy Strzelna, okoliczne ziemiaństwo, bo trzeba było aprowizację zorganizować, środki opatrunkowe, jakieś medykamenta. Powstanie styczniowe było największym i najdłużej trwającym polskim powstaniem narodowym. Szacuje się, że przez oddziały powstania styczniowego przewinęło się około 200 tysięcy osób. Wśród nich znalazł się m.in. pochodzący z Mogilna malarz Władysław Ciesielski. Przez całe życie artysta troskliwie pielęgnował głęboki patriotyzm i pamięć o udziale w powstaniu. Za broń chwycili zarówno pochodzący z rodzin szlacheckich, jak i chłopi oraz mieszczanie. W Trzemesznie do walki wyruszyła grupa 60 gimnazjalistów. Udział uczniów Alma Mater Tremesnensis w tym powstaniu to jedno z najważniejszych wydarzeń w historii Grodu Kilińskiego. Mimo początkowych sukcesów powstanie styczniowe zakończyło się przegraną powstańców, z których kilkadziesiąt tysięcy poległo w walkach. Błażej Karczmarczyk, TVP Trzy Bydgoszcz. Dawniej nazywana była Małym Berlinem, dziś w znacznym stopniu zmieniła swoje oblicze. To, jak przeobraziła się Bydgoszcz, można zobaczyć na wystawie pod nazwą Tożsamość. 100 lat polskiej architektury w Bydgoskim Muzeum Okręgowym. Tu ekspozycja dostępna jest do końca marca. Następnie trafi do kolejnych miast, wzbogacając się o następny element. To jest wystawa zatytułowana Tożsamość. Ona nawiązuje do stulecia odzyskania niepodległości przez nasz piękny kraj. I opisuje to stulecie naszej niepodległości poprzez dzieła architektoniczne, które w tym okresie powstały na terenie Polski, tej Polski sprzed II wojny światowej, jak i tej Polski, która zrodziła się po 1945 roku. Jest 5 obiektów wybranych do wystawy w drodze dyskusji w środowisku architektów. Mianowicie jest to szpital miejski na Bielawach, reprezentujący okres przedwojenny i potem kolejne dwudziestolecia to Filharmonia Pomorska, biurowiec Eltry, zakładów radiowych Eltra, Opera Nowa i Bre Bank. Pokazują, że w Bydgoszczy są dzieła architektoniczne na najwyższym poziomie, niepowtarzalne i jedyne, niezwykłe, piękne. Próbujemy dotrzeć do lokalnych społeczności, bo ten program, cały ten projekt ma taki wymiar lokalny. Staramy się, żeby mniejsze miejscowości, o których tutaj mówimy, czyli Bydgoszcz, Łódź, Olsztyn czy na przykład Radom, żeby właśnie zainteresować lokalnych odbiorców, lokalnych mieszkańców tym tematem. Czas na informacje sportowe. Hubert Malinowski. Witam Państwa. Po raz pierwszy w historii zorganizowana będzie w tym roku ogólnopolska Ekstraliga w szachach szybkich, a jej gospodarzem będzie Bydgoszcz. Rywalizacja toczyć się będzie na szachownicach w drugi weekend marca. Cały turniej szachów szybkich ekstraligowych po raz pierwszy w ogóle w historii odbędzie się w Bydgoszczy, z czego się bardzo cieszymy jako klub Minotaur Energia Gwiazda Bydgoszcz, bo to ogromne dla nas wyróżnienie od Polskiego Związku Szachowego, że to właśnie nam powierzyli to zadanie w tym roku. A my ponownie spotkamy się o 21.40 w serwisie sportowym. A u nas jeszcze informacje o pogodzie.
Dobry wieczór. Jeszcze w nocy jutro pogoda nie zamierza nas oszczędzać. Wprawdzie nad region płynie ciepłe powietrze z nadpółnocnego Atlantyku i w nocy temperatura nie spadnie poniżej zera, a jutro termometry w regionie pokażą od 2 do 4 stopni. To odczuwalne wartości będą znacznie niższe, a to przez silny i porywisty północno-zachodni wiatr. Porywy wiatru w nocy mogą w regionie osiągać prędkość 85 km na godzinę. Bardzo wietrznie zapowiada się także jutrzejszy dzień. Dopiero po południu ten wiatr straci jutro na sile. No i będą też opady. W nocy popada deszcz ze śniegiem i deszcz. Rano znów padać może deszcz ze śniegiem. Dopiero jutro w godzinach przedpołudniowych opady zamienią się w deszcz i mrzawkę. Po południu te chmury opadowe zaczną zanikać i późnym popołudniem jest szansa na przejaśnienia. A zatem byle do piątkowego popołudnia. Wtedy, no kto wie, może wreszcie wyjrze słońce. Szczegóły prognozy już za chwilę. Zapraszam. A kolejne nasze informacje o 21.30. Do zobaczenia.